Cześć! Witajcie w odcinku 1.1, czyli zapisanym w systemie binarnym odcinku trzecim. Widzieliście już poprzednie materiały? Możecie je znaleźć na Akademia Online. Ale przejdźmy do rzeczy. W tym odcinku dowiecie się o roli polskich wynalazców w rozwoju przemysłu komputerowego. Mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa czy maszyna matematyczna. To wszystko dawne określenia na urządzenie, bez którego dzisiaj sobie nie wyobrażamy życia, czyli komputera. Oczywistością jest dla nas to, że do komputera możemy podłączyć oszałamiającą liczbę urządzeń. Bez problemu możemy dokupić dysk twardy, pamięć, procesor, podłączyć drukarkę, ekran, detektor chemiczny czy mikroskop. Ale nie zawsze tak było. We wczesnych latach 70. taką funkcjonalnością mógł się poszczycić tylko KTK K202, czyli kup ten komputer K202, pierwszy polski minikomputer. Jak na swoje czasy, konstrukcja ta była rewolucyjna pod wieloma względami. Pozwalała na współpracę z 64 dodatkowymi urządzeniami i rozwinięcie pamięci RAM do 8 MB, podczas gdy najlepsze maszyny tego czasu dysponowały zaledwie 64 kilobitami. K202 mógł pracować także w konfiguracji dwuprocesorowej. Ponadto wykonywał ponad 1 000 000 obliczeń na sekundę, co było niesamowite jak na 1973 rok. Mocą obliczeniową przewyższał większość komputerów z początku kolejnej dekady. Między innymi zaprezentowanego 7 lat później IBM PC, który jest tak naprawdę pradziadkiem wszystkich współczesnych pecetów. Do tego było wiele mniejszy od ówczesnych komputerów. Zajmował przestrzeń walizki, a nie kilku szaf. Jego twórcą był Jacek Karpiński, wynalazca wyróżniony w ogólnoświatowym konkursie młodych techników organizowanym przez UNESCO. Po powrocie z wyjazdów stypendialnych na Harvardzie i Massachusetts Institute of Technology, Karpiński skonstruował K202 w zaledwie 8 miesięcy, ponieważ zależało mu na tym, by zdążyć na światową wystawę, gdzie jego minikomputer zrobił furorę wśród zwiedzających. Ponadto górował nad komputerami z USA i Wielkiej Brytanii. Aby zilustrować jego możliwości, zbadamy, jak szybko mógł liczyć operację 12 silnia, czyli mnożenie liczb od 1 do 12. Na potrzeby eksperymentu studenci z Koła Naukowego Robotyków skonstruowali jednostkę symulującą wydajność K202. Widzimy, że wykonanie działania 12 silnia zajmuje na tym systemie 260 mikrosekund. Dla porównania konkurencyjny polski komputer Odra 1204 potrzebował na to 1032 mikrosekundy. Dzisiejsze komputery robią to w 20 nanosekund, czyli 4 rzędy wielkości szybciej. Chociaż wynalazek miał wielki potencjał i pod względem funkcjonalności zapowiadał erę kompaktowych komputerów osobistych, wyprodukowano zaledwie kilkadziesiąt sztuk, zaś sam wynalazca stracił posadę i zajął się hodowlą świń. Represje władzy socjalistycznej zmusiły Karpińskiego do wyjazdu do Szwajcarii, gdzie skonstruował m.in. robota sterowanego głosem i czytnik pozwalający na skanowanie tekstu. Kolejnym polskim wynalazcą, który pracował z powodzeniem na emigracji, był Jan Czochralski. Na dobrą sprawę, bez jego odkrycia nie byłoby dziś ani Doliny Krzemowej w USA, ani w ogóle komputerów, jakie znamy. Czochralski jest twórcą metody otrzymywania monokryształów krzemu, używanych powszechnie do budowy współczesnych mikroprocesorów. Prawdopodobnie dlatego też jest najczęściej cytowanym polskim uczonym w świecie techniki. Wszystko stało się dzięki drobnej pomyłce. Podobno Czochralski siedział przy biurku i notując, omyłkowo zanurzył pióro w tygielku z rozgrzaną cyną zamiast w kałamarzu. W konsekwencji metal uformował nitkę, w której szybko zastygające atomy cyny tworzyły uporządkowaną strukturę. W ciekłej cynie powyżej 230 stopni Celsjusza atomy mogą swobodnie zmieniać pozycję względem siebie. Kiedy natomiast naciągamy zastygającą kroplę cyny, atomy układają się wzdłuż linii naciągnięcia, tworząc krystaliczną sieć. Majątek Jan Czochralski zdobył jednak dzięki innemu metalowi, zwanemu w Polsce metalem B. Ten bezcynowy stop łożyskowy zrewolucjonizował kolej w 1924 roku, przyspieszając ruch i zwiększając bezpieczeństwo pociągów. Do lat 60. metal B używany był w Niemczech, Czechosłowacji, Anglii, Francji i USA. Biografia Jana Czochralskiego obfituje w wiele ciekawych i dramatycznych historii. Jednak na świecie pamiętany jest głównie jako wynalazca, który umożliwił miniaturyzację technologii. Jakie inne polskie wynalazki wpłynęły na wygląd dzisiejszych komputerów?
Na pewno słyszeliście o Blu-rayu, czyli formacie zapisu informacji, który jest w stanie zapisać od 25 do 400 GB na płytce, deklasując w ten sposób gęstość zapisu formatu DVD, który standardowo mieści 4,7 GB. Ten wynalazek nie byłby możliwy, gdyby nie wkład polskich naukowców. Także i tutaj sprawa dotyczy kryształów. Jak sama nazwa wskazuje, Blu-ray do zapisu i odczytu informacji z płyty optycznej używa niebieskiego lasera 405 nanometrów. Od używanego w DVD czerwonego lasera różni go długość fali, tu 650 nanometrów, a co za tym idzie wielkość śladu, jaki może wypalić i odczytać z płyty. Do konstrukcji niebieskiego lasera potrzeba jednak odpowiednich kryształów. Dopiero w latach 90. w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN udało się z dużą wydajnością uzyskać kryształy azotku galu, które nie tylko znacznie przewyższały jakościowo używane dotąd kryształy szafiru, lecz także były od nich nieporównywalnie tańsze. Metoda ta pozwoliła na obniżenie kosztów produkcji i rozpowszechnienie standardu Blu-ray. Dziś polscy wynalazcy pracują nad zagadnieniem, który po raz kolejny może zrewolucjonizować świat komputerów i poligrafii. Mowa tu o elektronice drukowanej, o której więcej opowie nam Grzegorz Wróblewski z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Grzegorzu, powiedz mi proszę, czy ja jestem w stanie sobie wydrukować komputer, który obliczy mi 12 silnia? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A kiedy będę mógł? Czy to jest możliwe w jakimś horyzoncie czasu? To wydaje się to być bardzo możliwe. Jak tylko będziemy w stanie drukować już na masową skalę dużą ilość tranzystorów. W tej chwili jeszcze to nie jest możliwe, ale powolutku dążymy w tym kierunku. Na czym polega elektronika drukowana? Polega ona na drukowaniu elementów elektronicznych drukarkami. Czy masz na myśli takie drukarki konwencjonalne do drukowania na papierze? Tak, też. Takie jakie mamy w domu, takie jakie mamy w zakładach poligraficznych. Czy ja dobrze rozumiem, że ja muszę wymienić w takim razie nabój, kartridż w tej drukarce? Tak, właśnie, to jest to. My opracowujemy materiały, które będziemy wkładać do tych tradycyjnych maszyn, żeby drukować elektronikę. To brzmi naprawdę niesamowicie. Na czym mogę w takim razie drukować? Praktycznie na wszystkim. Nie ma tutaj ograniczeń. Dzięki temu, że wiele tych materiałów możemy nakładać i suszyć w niskich temperaturach. Możemy drukować na foliach plastikowych, na tkaninach, na papierze, na wszystkim, czym zapragniesz. Czy uważasz, że ta technologia wyprze fotolitografię? Nie, ale na pewno jest komplementarna dla niej. Dlatego, że nie możemy jeszcze w tej chwili wytwarzać tak bardzo precyzyjnych układów elektronicznych elektroniką drukowaną. Natomiast możemy drukować anteny, możemy drukować jakieś elementy czujnikowe, możemy drukować ścieżki przewodzące i łącząc to z tradycyjnymi układami scalonymi właśnie z fotolitografii, niekoniecznie tradycyjnymi, czasami tymi najbardziej nowoczesnymi, możemy uzyskać nowe produkty. Czyli to jest po prostu takie przeniesienie komputerów, nadanie im jakby nowego wymiaru. Tak jest. Po prostu to, co możemy wykonać taniej, szybciej i prościej, to możemy wykonać za pomocą elektroniki drukowanej. Świetnie, dziękuję Ci bardzo. Proszę. Wyobraźcie sobie świecące czy interaktywne wydruki. Inteligentne etykiety, na których wyświetlane są parametry produktów na elastycznych ekranach, czy programowalną odzież, spodnie, buty czy kurtki. Te gadżety rodem z przyszłości mogą stać się naszą rzeczywistością szybciej niż sądzicie. Elektronika kiedyś zajmowała całe piętra. Dzisiaj nosimy ją w kieszeni, a już niedługo stanie się częścią naszych domów, ubrań czy nawet naszego ciała. I znowu na przestrzeni dekady czy dwóch kompletnie zmieni się definicja słowa komputer.